Uzdolnionej młodzieży w gminie Dębica nie brakuje. Dało się o tym przekonać podczas rozdania stypendiów. Granty odebrało 65 uczniów i studentów. Na tegoroczne stypendia naukowe, artystyczne i sportowe zabezpieczono w budżecie 45 tysięcy złotych. Była to pierwsza tura rozdań, druga jesienią. Może coś pójdzie na rzeczy dla mnie, ale sądzę, że bardziej w kierunku tego tańca. Na dalsze rozwijanie tej pasji. Na pewno coś z malarstwem związane. Pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim w plenerze. Jeszcze było parę. Widzieliśmy z Mistrzostw Europy z Włoszech. Nasze osiągnięcie to drugie miejsce. Mnie właśnie to też jest bardzo dobry pomysł, bo dzięki tym stypendium możemy pozwolić sobie na więcej ruchu, więc po prostu możemy dalej rozwijać swoje zdolności. Stypendia w gminie Dębica wręczane są od 2004 roku. W sumie przez ten okres ponad 2,5 tysiąca uczniów uzyskało wsparcie opiewające na łączną kwotę 570 tysięcy złotych. Cieszę po prostu ten element odnośnie poszerzenia jakby zakresu, kto jeszcze otrzymuje, a więc tak jak wspomniałem, i dzieci po prostu, które udzielają się artystycznie. Nie, bo to wymaga po prostu i pracy, wymaga pokonania strachu i tak dalej, wyjazdów. Tak samo jeśli chodzi o wyniki sportowe, a może będą jeszcze jakieś propozycje, ja myślę, że będziemy podatni na takie propozycje. Jeszcze raz mówię, że cieszymy się z tego słodkiego ciężaru i na pewno środki będą zabezpieczone na następne lata. Podczas pierwszego rozdania stypendia naukowe otrzymało 21 uczniów szkół podstawowych, 8 z gimnazjum, 7 ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 8 ze szkół wyższych. 6 sportowców zasłużyło sobie na nagrodę wybitnymi osiągnięciami. 15 osobom wręczono również granty za wybitne osiągnięcia artystyczne.